Cześć, mam na imię Damian i witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj mam dla Was recenzję dongla do telewizora firmy Mizi, dokładniej model U4C wraz z tą powietrzną myszką, tłumacząc na język polski. Zapraszam! Tak więc urządzenie Mizi U4C otrzymałem właśnie z takim oto urządzeniem, które jest jednocześnie myszką działającą na zasadzie wykrywania ruchu w powietrzu oraz klawiaturą w standardzie kuwerty. Zacznijmy od samego urządzenia i od tego, jak ono jest zbudowane. Urządzenie to taki mały, można powiedzieć językiem potocznym, gwizdek, który ma jakąś antenkę i ma kilka wejść. Jakie to są wejścia? Mamy tutaj wejście USB 2.0, mamy również wejście kart microSD. Poza tym mamy również antenę Wi-Fi. Możemy sobie zamontować dowolną antenę, jaką tylko chcemy. W zestawie oczywiście mamy już taką dołączoną. W tym urządzeniu znajdziemy także kamerę 2 megapiksela, z którą wiąże się pewna wada, ale o tym za chwilę. Mamy również mikrofon, no i przycisk reset. Urządzenie podłączamy do naszego telewizora za pomocą wyjścia HDMI. Niestety posiada ono pewną wadę konstrukcyjną, no i moim zdaniem nie jedną. Tak więc zacznijmy od tej kamery. Mój telewizor jest tak skonstruowany, że boczne wejście HDMI mam umieszczone po mojej lewej stronie, czyli odwrotnie niż chciałby producent. Dlaczego? Po podłączeniu tego urządzenia mam na ekranie, jeżeli wyświetlę oczywiście obraz z kamery, mam na ekranie obraz z kamery, ale odwrócony do góry nogami. Nie da się w żaden sposób tego przeskoczyć, nie da się w żaden sposób tego zmienić. No po prostu, jeśli macie telewizor, który ma wejście HDMI po waszej lewej stronie, to po prostu zastanówcie się nad kupnem tego gadżetu i może wybierzcie inny model bez kamerki. Kolejną wadą konstrukcyjną jest slot kart microSD, który jest dziwny, naprawdę bardzo dziwny. Ta karta tam wchodzi bardzo specyficznie, ciężko ją wsadzić, jeszcze gorzej wyjąć. Czasami są problemy z wsadzeniem, tak samo z wyjęciem. No i trzeba się nagimnastykować, żeby ją tam włożyć. Na pewno nie jest to wygodne. Ale największą wadą konstrukcyjną tego urządzenia jest aktualizacja. Co ma aktualizacja do wady konstrukcyjnej, zapytacie? Otóż w instrukcji producent podaje, w instrukcji aktualizacji producent podaje, żeby nacisnąć przycisk recovery. Zgadnijcie, gdzie ten przycisk recovery jest. No właśnie, tego przycisku nie ma. Przynajmniej ja go nie znalazłem. W instrukcji aktualizacji znalazłem najczęściej zadawane pytania na samym dole instrukcji. Co jeśli moje urządzenie Mizi nie ma przycisku recovery? Odpowiedź brzmiała, że niektóre nie mają go na wierzchu i trzeba otworzyć obudowę. Tak więc zrobiłem, otworzyłem obudowę, a tam dalej przycisku recovery nie ma. Być może chodzi o przycisk reset, ale jeśli go klikałem, postępowałem według instrukcji, zastępując przycisk recovery przyciskiem reset, nadal nic się nie działo. Więc urządzenia nie zaktualizowałem, jest dostępna wersja Androida 4.4.2, czyli KitKat, ale ja mam zainstalowaną 4.2.2, która również sprawuje się świetnie. No i niestety, mimo tego, że chciałem zaktualizować, walczyłem z tym, to niestety mi się to nie udało. No i muszę Wam zaprezentować urządzenie na tej starszej wersji systemu. Ostatnią, moim zdaniem, wadą jest sposób włączania i wyłączania urządzenia. No jak wiadomo, urządzenie trochę prądu pobiera. Może nie jest to duża ilość, no ale wiadomo, troszeczkę tego jest. Możemy je podłączyć albo do ładowarki dołączonej w zestawie, albo do telewizora, który również bez problemu zasili to urządzenie. Ale jeśli chcemy je wyłączyć, należy to robić poprzez naciśnięcie przycisku, który jest na dolnym pasku na naszym ekranie. Co jednak, jeśli chcemy urządzenie włączyć? Nie ma tu żadnego przycisku, żeby urządzenie włączyć. Po prostu musimy je wyjąć z kontaktu i włożyć do kontaktu, lub też wyjąć po prostu wtyczkę USB i ją włożyć. Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Naprawdę nie wiem, dlaczego producent po prostu nie zrobił jakiegoś małego przycisku, bądź też po prostu nie dał możliwości wyłączania urządzenia. Dla mnie jest naprawdę bardzo dziwne rozwiązanie. Za każdym razem muszę wstać, odłączyć, podłączyć
i dopiero usiąść i będę mógł korzystać z urządzenia. Naprawdę niezrozumiałe dla mnie. Ale skończmy już to biadolenie i przejdźmy do tego, co w środku ma to urządzenie. W środku urządzenia znajdziemy 4-rdzeniowy procesor wspierany przez 1 GB pamięci RAM, które świetnie sobie radzą z obsługą dosłownie wszystkiego. Jeden z Was pytał, jeden z widzów wideotesty.pl, pytał o to, jak urządzenie radzi sobie z aplikacjami typu TF1 Player czy HBO Go. Specjalnie dla Was to sprawdziłem i muszę powiedzieć, że radzi sobie znakomicie, bo nie ma tu żadnego problemu z odtwarzaniem seriali czy filmów, nic się nie zacina i naprawdę bardzo wygodnie korzysta się z tego typu usług właśnie na tym urządzeniu. W środku znajdziemy również moduł Wi-Fi oraz moduł Bluetooth, dzięki którym połączymy naszego dongla Mizi z jakimkolwiek urządzeniem oraz z internetem. Zasięg sieci Wi-Fi jest bardzo dobry dzięki dołączonej antenie, naprawdę nie ma żadnych problemów i internet nie przerywa, możemy śmiało z niego korzystać. Ale co jeśli chodzi o kontrolowanie urządzenia, bo do tego służy właśnie ten pilocik, który dostałem w zestawie. Są różnego rodzaju kontrolery do tego urządzenia, które musimy zakupić, jeśli chcemy z niego korzystać, bądź też możemy podłączyć dowolną myszkę lub klawiaturę. Android sobie z tym poradzi, wykryje urządzenie, będziemy mogli z niego swobodnie korzystać. Możemy podłączyć również samą myszkę lub samą klawiaturę. Jeżeli podłączymy myszkę, to na ekranie będziemy mieli wirtualną klawiaturę, w którą możemy po prostu klikać. No ale ja zdecydowanie polecam takie rozwiązanie, ponieważ jest to naprawdę mega wygodne. Klikam zielonego robocika i mam teraz dostęp do myszki. Ja tutaj ruszam pilotem, tak jak widzicie, i to samo dzieje się na ekranie. Teraz nie mogę Wam tego pokazać na żywo, ale zobaczycie to w tle. Po prostu zmontuję odpowiednie wideo, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to działa, na jakiej zasadzie to wykrywa ten pilot, no ale działa sprawnie, nawet z dużej odległości. To samo tyczy się klawiatury. Działa bardzo wygodnie, jest ergonomiczna, wciski są gumowane, bardzo wygodne. Ogólnie całe urządzenia oceniam na wielki plus. Może z jednym małym minusem. Jest zasilane bateriami typu AAA, czyli małymi paluszkami. Moim zdaniem powinien być tutaj jakiś wbudowany akumulator, podłączenie do ładowarki i naładowanie spokojnie urządzenia. Urządzenia tego nie testowałem w żadnych grach. Dlatego, że po prostu moim zdaniem jest to bez sensu, bo kto będzie grał na takim urządzeniu? Przede wszystkim takie urządzenie kupuje się po to, żeby zamienić nasz telewizor w Smart TV, czyli żeby oglądać YouTube'a, różne seriale w aplikacji typu Player czy HBO Go. Za to mamy tutaj bardzo fajną aplikację eHome Media Center, w której możemy po prostu zarządzać naszymi multimediami, które mamy wgrane na pendrive'a bądź też na kartę microSD. Interfejs tej aplikacji i Home Media Center jest bardzo przyjemny po angielsku, ale wystarczy znać podstawowe słówka, żeby po prostu z tego interfejsu korzystać. Poza tym mam tutaj czystego Androida, który wygląda no standardowo, bo jest to czysty Android i nie ma też żadnego problemu z obsługą. Dodam jeszcze, że system chodzi bardzo płynnie, nie ma tu żadnych zawieszek, przynajmniej ja się z nimi nie spotkałem. Nie miałem żadnych problemów z obsługiwaniem urządzenia i naprawdę pochwalam producentów, że tak znakomicie zoptymalizowali właśnie urządzenie, żeby radziło sobie bez problemu z systemem Android, który jak wiemy jest bardzo zasobożerny. Dźwięk z naszego urządzenia jest dostarczany do telewizora przez wejście HDMI. Nie ma niestety możliwości podłączenia zewnętrznych głośników. Ja osobiście korzystam w domu z telewizora podłączonego do wieży, a właściwie z dekodera podłączonego do wieży. I wtedy mam po prostu dźwięk z telewizji puszczony na dobrych, dużych głośnikach. To samo tyczy się mojej konsoli. Niestety tutaj nie mamy takiej możliwości. Musimy zadowolić się dźwiękiem z telewizora. Chyba że po prostu macie w telewizorze wyjście audio, dzięki któremu możecie podłączyć sam telewizor do wieży, wtedy macie po problemie. No ale u mnie niestety takiego czegoś nie ma, więc ja byłem skazany na dźwięk z małych głośników telewizora. Ogólnie podsumowując urządzenie,
Jest ono bardzo fajnym uzupełnieniem telewizora. Naprawdę może się podobać, jest warte zakupu. No ale jak wspomniałem, te wady konstrukcyjne mnie bardzo niepokoją. Chciałem zaktualizować, nie mogłem zaktualizować. Chciałem włożyć kartę, musiałem się nagimnastykować. Więc chciałem porozmawiać na Skype'ie i nie mogłem, bo wszyscy widzieli mnie w ten sposób. Myślę, że problem z kamerką jest, jest tylko w niektórych modelach telewizorów. Być może niektóre telewizory mają po prawej stronie to wejście HDMI i wtedy nie ma problemu, no ale u mnie to się nie spisuje, a myślę, że powinno być to jakoś wystandaryzowane. Nie wiem, jakiś moduł kamerki umieszczony poza urządzeniem, znaczy tak jako jakiś dodatek, że on wystaje po prostu, możemy go sobie dowolnie obrócić. Coś takiego byłoby fajne, a ta kamerka niestety nie spełnia swojego zadania w każdym telewizorze. No, pomyślcie sobie, co by było, gdybym miał wejścia tylko z tyłu. No, rozmówca widziałby szafę. Tak więc polecam urządzenie. Ogólnie ma kilka wad, ale jako podstawowe takie centrum multimedialne spisuje się naprawdę dobrze, spełnia swoją funkcję. Tak więc to na tyle w tej recenzji. Zapraszam Was na portal wideotesty.pl, na nasze forum oraz do lajkowania Facebooka. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!